Dzień dobry się z Państwem, jest sobota, mamy drugie podejście do szarlotki, bo pierwsze zostało uprywatnione. I zjedzone już też. Także bierzemy się, czy ja się biorę za obieranie tych jabłków. Potem je kroimy w kosteczkę i ma być, pamiętajcie, 1,5 kilo takich już... No właśnie. I tu się pojawia haczyk, bo w przepisie jest 1,5 kilo jabłek i moja babcia, dla mojej babci 1,5 kilo jabłek to jest 1,5 kilo całych jabłek. Wiecie, potem je obiera, odkraja środeczki, więc wychodzi mniej. Ja zawsze robię 1,5 kilograma jabłek takich już obranych. Ale zawsze wychodzi mi zakalcowaty dół, więc Andrzej, może jednak zrobimy 1,5 kilograma całych jabłek. Zobaczymy, ile nam jabłków zostanie. No. Tak będzie rozsądnie. No, także ja się biorę za obieranie i tyle. A potem będziemy się widzieli przy prażeniu. Tak. Mamy to tylko prawie 1,5 kilo obranych i to się mówi odgniażdżonych. Dobra, nieważne. Mamy prawie 1,5 kilo pokrojonych drobno jabłek. Do tego wrzucamy to wszystko do garnka i ważne, jeden kieliszek wody na całość wrzucamy. Nastawiamy ogień i prażymy to. Trzeba mieszać, żeby nie przywarło. I tak to się prezentuje. Zrobił nam się taki dżemik. Pozostało spróbować, zobaczyć, czy nie jest za kwaśne. Jak jest kwaśne, to można dosypać troszeczkę cukru, pomieszać i będzie gitara. Trzeba to zostawić do ostygnięcia. I dalszy przepis będzie z Katarzynkiem, który wprowadza świąteczny nastrój w naszym domku i ogólnie robi porządki. Świąteczny nastrój już był, ale chowam gry, bo to jest ostatni karton, który został na polu tej nierównej bitwy. I pora się z nim rozprawić. No, wrócę do was, jak już się ogarnę. Zmieniliśmy pościel i tak wygląda ta świąteczna pościel z Homely. Uważam, że jest przepiękna. Bosko wyglądają te samochodziki i wianki. Ale dobra, bierzemy się za wyrabianie ciasta. Mam spięte włosy, a to oznacza, że do garów. Bierzemy się za robienie ciasta. Zaraz zmienię kadr, także żebyście wszystko widzieli. Powiem wam, że mam już tutaj wszystko naszykowane. Nie odmierzone, ale naszykowane. Mam tutaj 3 miski, bo będę jakby rozdzielać wszystko od razu na 3 miseczki. Mam jajka, są mokre, bo ja słuchajcie, zawsze w szklance wody sprawdzam, czy są świeże. Jak opada jajko, to znaczy, że jest świeże. Jak pływa, to do śmieci. Tu mam cukier wanilinowy, proszek do pieczenia, kisiel, cukier, mąka. Tu jest jeszcze masło, śmietana. No i co? I jedziemy. Przepis jakby co? Cały macie w opisie pod filmem. A ja teraz biorę telefon, też się będę wspomagać, zerkając, jakie tam są proporcje. Zacznę od tego, żeby podzielić sobie, słuchajcie, masełko. Jak mam takie te małe opakowanie, to robię to na oko, jak mam duże, to jakoś tak nie potrafię dobrze wycelować. Także 1/4 tego masła idzie na kruszonkę. Jedna czwarta, nie wiem jak to powiedziałam, ale 1/4 tego masła idzie na kruszonkę, a reszta idzie do spodu, jakby.
więc odmierzymy to sobie, żeby nie było fuck-upu. Reszta jest, słuchajcie, łatwiejsza, bo robi się to na szklanki. Masełko, to może teraz idźmy w tą mąkę. Mam taką zwykłą szklankę z Ikei, wiecie, to jest taka typowa 250. I do kruszonki idzie jedna szklanka. Albo ciasta idą 2,5 szklanki. Pewnie tej mąki nam tu zabraknie, ale mam już przygotowaną kolejną. A, jest mąka tortowa 450. Powiem wam, że ja tak do tych typów aż bardzo nie przykuwam uwagi. Jak mam jakąś 600, to i tak robię z niej ciasto. Dobra, tamte pół to było takie pełniejsze pół, więc teraz tą jedną damy taką. Może być taka. Mąkę mamy z głowy. Teraz będziemy dodawać cukier. I mamy tak. Jedna szklanka cukru do spodu ciasta. Tam ciut mniej. I do kruchego 1/3 szklanki. Teraz się trochę pobrudzimy, bo będziemy rozbijać jajka. Ja, słuchajcie, to robię zawsze pojedynczo. W sensie tak, gdyby się okazało, że mimo wszystko coś jest nie tak z tym jajkiem, to wiecie, nie dodaję go bezpośrednio do miski i będziemy oddzielać żółtka od białek. Poza tym, wiecie, jak tak robię to pojedynczo, to w razie czego skorupki łatwiej jest mi wydziubać. Gdyby się okazało, że coś mi tam spadło. Dobra, i tak. Jedno żółtko idzie do kruszonki. Mam tu jakieś skorupki? Nie mam, więc to sobie dam do różowej miseczki. Będziemy potem ubijać z tego... co będziemy ubijać? No pianę po prostu z białek. Powiem wam, że bardzo spoko się oddziela białka od żółtek w palcach. Uważam, że jest to mega wygodne. Dobra, i teraz tak, do ciasta, te, które będzie jakby na spodzie szarlotki, dodajemy jeszcze 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Ja nie daję ich jakichś takich, wiecie, mocno czubatych, raczej takie bardziej bym powiedziała płaskie. Jedno opakowanie cukru wanilinowego. Ja mam taki, kiedyś mama Andrzeja mi dała, bo miała takie duże opakowanie i to są mniej więcej 2 łyżeczki, bo takie opakowanie ma 16 gramów. Czyli mamy tak, mamy masło, mąkę, cukier, proszek, cukier waniliowy, żółtka to było, czyli tutaj zostaje nam tylko jeszcze łyżka śmietany. Możecie, słuchajcie, jak nie macie, użyć jogurtu naturalnego. Zdarzyło mi się kiedyś już, wiecie, jak nie miałam śmietany, to się poratowałam jogurtem i też było spoko. W sensie ja nie zauważyłam jakiejś większej różnicy. Do tego mamy już wszystko. Szklanka mąki, resztka masła, żółtko, szklanka cukru, więc tak. No to co? Bierzemy się za wyrabianie. Umyję ręce, zdejmę obrączkę. Tutaj wezmę sobie tą łyżkę po dziobie w maśle, żeby mi się tak od niej odkleiło to, co mi na niej zostało. Położę ją sobie tutaj, niech tak leży. No i co? I mieszamy. Nic prostszego.
Ja muszę kiedyś spróbować spróbować ją zrobić na takim, wiecie, zwykłym maśle, ale ilekroć ją robię, to mam takie, że wiecie, chciałabym, żeby wyszła dobrze, a teraz wam pokazuję przepis babci, a przepis babci mówi o tym, że używamy tego masła roślinnego, ale no kusi mnie, żeby zrobić ją na zwykłym maśle, bo jednak zwykłe masło jest no, po prostu zdrowsze. Tylko właśnie, za każdym razem jak robię szarlotkę, no to robię ją z jakiejś tam okazji i chcę, żeby wyszła dobrze. Nie piekę raczej ciast tak po prostu, więc nie bardzo mam czas na ten mój eksperyment. Muszę spróbować, jak kiedyś spróbuję, to dam wam znać, czy użyłam całej kostki masła, czy trochę więcej, bo kostka ma chyba 200 gramów, nie? A to masło roślinne ma 250, z tego co kojarzę. Więc trzeba to spróbować ogarnąć. Robię to, słuchajcie, bez rękawiczek, bo ostatnio robiłam to w rękawiczkach, a ja mam długie paznokcie i tak czy siak powchodziło mi to, w sensie, wiecie, popękały mi te rękawiczki, pobrudziłam w końcu te łapy, myłam rączki, także spokojnie mam wyszorowane paznokcie, żadnych nieprzyjemności w nich nie ma. Po ogarnięciu tego ciasta znowu będę musiała je czyścić, no ale żyćko. Nie umiem, słuchajcie, robić kruszonki tak, żeby nie rozwalać. Dookoła mi się tutaj coś sypie, ale nie szkodzi. I ja, słuchajcie, tak długo rozrabiam to ciasto, aż ono mi się zrobi takie jakby mocno zbite. Aż sklei mi się z niego taka kula. Jestem ciekawa w sumie, czy babcia tak robi, bo pewności nie mam. Czy ona może wykłada je takie, wiecie, takie właśnie, kiedy jest jeszcze takie luźniejsze. No i mam już ciasto, które będzie na spodzie szarlotki. Tutaj wygniotłam od razu kruszonkę. Białka jeszcze sobie czekają, nie chcę, wiecie, żeby za długo stały, zanim się za nie wezmę. Tu mam już przygotowaną blachę. Możecie wysmarować sobie ją tłuszczem. Ja ostatnio testuję ten patent z TikToka, żeby trochę ją zmoczyć. I powiem wam, że za pierwszym razem nawet mi się to sprawdziło. Więc spoko. W sensie potem, wiecie, łatwo jest doczyścić tą blachę po prostu, nie? Bo nie jest taka turbo tłusta, nie trzeba jej myć tyle czasu. Idzie to zdecydowanie szybciej. Także tak, nasze ciasto dajemy tutaj i ja sobie to rozgniatam palcami, a potem wspomagam się takim małym wałeczkiem. Jest mi tak po prostu wygodnie. Możecie sobie to w sumie podziałać na kawałki. Róbcie to tak, jak po prostu chcecie. Nie ma to większego znaczenia. Chodzi po prostu o to, żeby równomiernie ułożyć to na blaszce. Dobra, i mamy gotowy nasz spód. Na to dajemy nasze jabłka ostudzone już. Sprawdzę, czy wystygły, tak. Wszyscy się zawsze dziwią, słuchajcie, że te jabłka idą na surowe ciasto, ale chodzi o to, że to jest taki gatunek jabłka, który jakoś specjalnie nie puszcza wody, więc można sobie na to pozwolić, jak robicie to w takich proporcjach jak moja babcia, czyli dajecie 1,5 kg jabłek, 1,5 licząc całe jabłko przed obraniem go i pokrojeniem na kawałki, wiecie, pozbawieniem tych szypułek, to naprawdę równomiernie powinno wam to ciasto wyrosnąć. No ja tych jabłek, jak widzicie, w tym przypadku też daję troszeczkę więcej. Ja po prostu lubię, jak szarlotka ma ich dużo. No i w tej części środkowej ciasta zazwyczaj mam zakalca. Mi to nie przeszkadza, bo ja zakalca lubię po prostu. Lubię, jak ciasto jest takie wilgotne. Ale jakby tak tylko daje znać, nie? Że naprawdę w tym przepisie jest jakby 1,5 kg jabłek. Jabłek w całości. I wtedy jakby no sporo wam odchodzi gramów.
jak już pozbędziecie się tych szpułek i skórki. I wtedy to ciasto ładnie wyrasta. Jak będę u babci na święta, a będzie szarlotka, to pokażę wam, jak wygląda ta babcina, która nie jest tak jak moja przesadzona. Dobra, na razie to tak zostawiamy, bierzemy mikser, ubijamy nasze białka. Białka się nam ładnie ubiły, trzymają się, więc teraz dodamy do nich kisię i cukier. I dodajemy dwie łyżeczki kiślu cytrynowego. I będziemy dodawać cukier. Ja dodaję go tak, wiecie, stopniowo. Może nie tak wolno jak na bezę, że wiecie, nie, że łyżeczka po łyżeczce. Tylko tak co jakiś czas dosypuję po trochu. Ale na pewno nie staram się nie wsypywać całego naraz. Wymieszam sobie, żeby ten proszek mi się nie rozpylił. Mam już ubite białka. Mam gotową kruszwochę, więc tak naprawdę teraz już składamy ciasto do kupy. Ja sobie przygotuję od razu folię, w sensie wymierzę, ile potrzebuję jej urwać. Bo będziemy potem nasze ciasto przykrywać. Dajemy nasze białka na jabłka. Dobra, ja się oczywiście staram zrobić to równomiernie, ale wiecie, tak idealnie równo to raczej... no nie wiem, czy wam to wyjdzie, nie wiem, jak musielibyście się postarać. No i teraz nic prostszego, mamy już białka, więc lecimy z naszą kruszonką. Ja tak zaczynam sobie, słuchajcie, od tego, żeby dookoła ją najpierw obsypać. Oczywiście trochę mi wyleci za blachę, bo jak żeby inaczej. No i tak się prezentuje nasze ciasto. Tak starałam się wysypać tą kruszonkę, żeby jakby wiecie, nigdzie nie przebijały mi białka. W międzyczasie nastawiłam już piekarnik, on się zdążył nagrzać. Nastawiłam go, ale śmiesznie to w kamerze wygląda. Nastawiłam to w momencie, kiedy ubijałam białka. 180 stopni. Ja to piekę na termoobiegu. Góra dół pewnie by wystarczyło, ale nie wiem, jakoś tak mam wrażenie, że ja wszystko robię na termoobiegu. I ogólnie to ciasto pieczy się jakieś 50 minut. Pierwsze 15 tak po prostu, tak jak je widzicie, zaraz je wsunę, a po 15 minutach przykrywa się je właśnie folią, żeby się ta kruszonka z wierzchu za bardzo nie spaliła. Także co? Do pieca! Mi się piecze, a ja słuchajcie, stwierdziłam, że wykorzystam ten czas. Normalnie bym zjadła, ale zmywarka jeszcze chodzi i nie mam czystej patelni, takiej dużej w sensie, bo jakieś inne mam. Więc stwierdziłam, że zapakuję już prezenty dla Adasia, bo będziemy dzisiaj jechać z rodziców, więc od razu będziemy mogli to podrzucić, dlatego że my z Andrzejem co roku jakby się zmieniamy i raz Wigilię spędzamy z teściami, a raz z moją mamą, a w zasadzie u mojej babci. I tak się składa, że w tym roku właśnie jedziemy tam w te moje rodzinne strony. Więc nie będzie nas na Wigilii. Adaś jest co prawda mały, ale chciałabym mimo wszystko, żeby normalnie, wiecie, otworzył to w Wigilię. Mam tutaj tego sporo, dlatego że Adaś ma też no, imieniny. Więc będzie prezent świąteczny, będzie prezent imieninowy. Wszystko zapakuję w świąteczny papier. Ale tak, Ania prosiła, żebym w miarę możliwości każdą rzecz zapakowała osobno, bo Adaś po prostu ma ogromną frajdę, jak to rozrywa. Także czeka mnie nie lada wyzwanie, dlatego że mam tu bardzo dużo książeczek. Także tak. A żeby nie było z tymi książeczkami, to ja szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o dzieci,
Ja swojego nie mam. Nie mam zielonego pojęcia, co jest na topie, czym dzieci się bawią, co lubią, więc zawsze staram się pytać. I tym razem też zapytałam. Zapytałam Anię, jakie by chciała książki. Chciała konkretne serie. Są to tak naprawdę różne książki Disneya. Tutaj mam 52 bajkowe opowiastki w krainie fantazji. Tak wygląda ta książeczka. I kupiłam absolutnie całą serię tych książeczek. Nie będę wam wszystkich pokazywać, ale tutaj macie moje pierwsze bajki na dobranoc, moje pierwsze bajki na słodki sen, moje pierwsze bajki o Kubusiu, do przytulania. Także tak, nie wiem, czy dam radę, bo jak widzicie, one są takie raczej cieniutkie. Ja nie wiem, czy dam radę właśnie zapakować je tak każdą osobno. Myślę, że może być ciężko, więc najwyżej może będę pakowała je po dwie. Nie wiem, zobaczymy. Ale biorę się za papier i jedziemy z tym koksem. Minęło 15 minut. Oj, ale zaparowało. Minęło 15 minut, także przykrywamy nasze ciastko. Książeczki się zapakowują. Z tej strony wygląda to ładnie. Oczywiście ze strony, gdzie jest taśma, już trochę gorzej. No ale ciężko byłoby to zapakować bardziej estetycznie, bo to jest po prostu bardzo cieniutkie. No, a było życzenie, żeby to było wszystko właśnie w miarę możliwości osobno w papierze. Więc będzie. Jeszcze zostały nam 3 książeczki do zapakowania, ale zrobię sobie teraz przerwę i coś zjem. No i przed sekundą, słuchajcie, wyjechała z pieca. Oto nasza chwila prawdy. Muszę coś trochę podpiekło mocno, ale spoko, będzie bardziej chrupkie. Rozkroję ją pewnie już u rodziców, bo jedziemy teraz za chwileczkę do rodziców i właśnie zabieramy ze sobą to ciasto, także troszeczkę później pokażę wam, jak to wygląda, jak się to rozkroi. Słuchajcie, już wróciliśmy do domku, byliśmy u rodziców. Szarlotka była próbowana przeze mnie, przez tatę, przez Andrzejka oczywiście. Moim zdaniem wyszła bardzo smaczna. Andrzeju, smakowała ci? No, smakowała. Także wydaje mi się, że przepis godny polecenia. Patrzcie, co tu mam. Mam tutaj ogromne pudło kapusty i do tego suszone grzyby od rodziców. I takie rzeczy, a to oznacza, że jutro robimy pierogi. Ale na ten moment ja już się z wami żegnam. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Dajcie znać, czy robicie szarlotkę podobnie, czy może jakoś zupełnie inaczej. Bardzo wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.